grupowe zwolnienia w kilku dużych firmach w regionie. Najpierw informację o zwolnieniu kilkuset pracowników zapowiedziała Yazaki Automotive w Mikołowie. Kilka dni temu PKP Cargo, a teraz Polska Grupa Górnicza. Łącznie na dziś to ponad 2000 osób. I o ile w wypadku Yazaki i PKP Cargo to realny problem dla setek wyspecjalizowanych osób, tak w PGG zwolnienia mają dotyczyć pracowników z prawem do emerytury. Fatima Orlińska. Według informacji, które można znaleźć w sieci, pracownicy Polskiej Grupy Górniczej przygotowują się do wyjazdu do Warszawy, by zaprotestować przeciwko zwolnieniom, które zapowiedziała spółka. Związkowcy z sierpnia 80 twierdzą, że zwolnienia są w pełni uzasadnione, ponieważ dotyczą pracowników, którzy przed 1 lipca nabyli uprawnienia emerytalne. W górnictwie bardzo ciężko walczyliśmy o to, żeby móc odchodzić po 25 latach pracy, dlatego że to jest ciężki zawód i w tej chwili nie możemy udowadniać, że to jest zawód na tyle lekki, że można tam pracować kolejne lata. Niektóre z tych osób pracują 3, 5, 8 lat dłużej. To są głównie pracownicy dozoru, blokują szansę awansu dla młodych ludzi, więc ja tutaj nie widzę żadnej krzywdy. Zwolnienia w Polskiej Grupie Górniczej mają dotyczyć łącznie 435 pracowników. Jak tłumaczy prezes, konieczność redukcji ma wynikać z trudnej sytuacji finansowej spółki. Ta z kolei spowodowana jest faktem, że polska energetyka nie odbiera węgla z PGG, a wydobycie w ciągu 5 lat spadło z 30 milionów ton węgla do około 17 milionów ton dziś. Plan dotyczy wyłącznie osób z uprawnieniami emerytalnymi. Spółka nie planuje żadnych zwolnień grupowych w stosunku do innych osób, aniżeli pracownicy, którzy nabyli prawo do emerytury. Pracujemy również nad programem dobrowolnych odejść, lecz jak wskazuje sama jego nazwa, odejście nastąpi na specjalnych warunkach i tylko wtedy, gdy pracownik dobrowolnie wyrazi chęć rozwiązania umowy o pracę. Zarząd PGG SA za wszelką cenę chce dotrzymać zapisów umowy społecznej dla górnictwa. W trudniejszej sytuacji są pracownicy PKP Cargo i PKP Cargo Tabor. W województwie śląskim grupowe zwolnienia mają dotyczyć łącznie blisko 1400 osób z dwóch zakładów, a w skali kraju to ponad 4000 pracowników. Obecny zarząd tłumaczy, że to potrzeba ratowania spółki przed upadkiem, której zadłużenie przekracza 5 miliardów złotych, a doprowadzić do tego miał poprzedni rząd. W zeszłym tygodniu w ramach sprzeciwu pracownicy organizowali pikiety, dopominając się o przygotowanie planu naprawczego. Po tej naszej pikiecie czwartkowej w piątek przewodniczący Komisji Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność Henryk Grymel i przewodniczący sekcji zawodowej Jan Majder spotkali się z panem prezesem wojewódką oraz ministrem do spraw infrastruktury panem Malepszakiem i rozmawiali odnośnie tych spraw związanych z zwolnieniem grupowym. Niestety, że żadnego porozumienia nie doszli, ponieważ prezes wojewódzka powiedział, że jedynym wyjściem to są zwolnienia grupowe, z którym my się nie zgadzamy, bo uważamy, że są inne sprawy, które możemy wprowadzić mniej drastyczne dla pracowników. W sprawę zwolnień w PKP Cargo od kilku dni angażuje się były premier. Mateusz Morawiecki przyjechał do Tarnowskich Gór, by rozmawiać ze związkowcami. PKP Cargo od zeszłego tygodnia jest w postępowaniu sanacyjnym, co oznacza, że zyskała tarczę ochronną i możliwość restrukturyzacji. Swoje miejsca pracy ma stracić również blisko 80% załogi w zakładzie Yazaki Automotive w Mikołowie. Z 230 osób typowanych do zwolnienia część podpisała już porozumienia. Zawiera to, że pracownik pozbywa się wszystkich roszczeń wobec pracodawcy i to jest to, co mu proponował, że ma zagwarantowane 7 wynagrodzenia plus 10 tysięcy, tak? Ci, co nie mają ochrony, to nie mieli wyjścia tak naprawdę, tak? Konsultacje na poziomie Europejskiej Rady nie rozpoczęły się, zarząd w ogóle nie ma zamiaru tak jakby rozmawiać z nami, po prostu, więc poinformował nas i nie widzi potrzeby rozmawiania z Europejską Radą na ten temat. Pracownicy Yazaki przyznają, że nie do końca wiedzą, jaka jest motywacja pracodawcy zwalniającego masowo pracowników produkcji. Uważają, że zostali oszukani, ponieważ od ostatniej redukcji miała zostać wprowadzona pełna automatyzacja zakładu, a nic w tym kierunku nie zrobiono. Jak taka sytuacja, która dotyczy kilku tysięcy osób, wpłynie na sytuację ekonomiczną w regionie?
Jeżeli popatrzymy tylko na tych, którzy stracą pracę, no to jest pytanie o to, jak szybko odnajdą się na rynku pracy, znajdując inne miejsce zatrudnienia. Ale gdzieś po drodze do tego miejsca pracy znajduje się wiele małych podmiotów, mikropodmiotów, na przykład sklepików, które do tej pory zatrzymywaliśmy się po to, żeby kupić, nie wiem, na przykład wodę albo jakiś posiłek po drodze do tego podmiotu, w którym przecież chwilę wcześniej pracowało czasami kilkaset osób więcej. W efekcie czego dla tych mikropodmiotów powiązanych z większymi firmami może być to sytuacja być lub nie być? Dlatego pełną skalę efektów zwolnień formalnie dotyczących około 2000 osób będzie można ocenić dopiero za jakiś czas.